Suwałkach, tak jak i w całym kraju, obchodzić będziemy jutro Dzień Wszystkich Świętych. To czas wzmożonej aktywności na cmentarzach, gdzie wiele osób przychodzi ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. Dziś z kamerą i mikrofonem postanowiliśmy zapytać spotkane na cmentarzach osoby, jak często przychodzą odwiedzić tych, którzy już od nas odeszli. Suwalczanie w zdecydowanej większości przyznają, że groby bliskich odwiedzają o wiele częściej niż tylko raz w roku. Nie, my to odwiedzamy często, bo mamy tutaj swoich rodziców, dziadków, mamy dużo z rodziny i często odwiedzamy. Na co dzień odwiedzamy groby? No na co dzień to tylko, no kto na co dzień odwiedza zmarłych? Nie, my odwiedzamy dosyć często. Średnio raz w miesiącu. Nie tylko. Ilekroć mogę, to przychodzę na groby swoich bliskich, bo po prostu czuję taką potrzebę. Myślę, że jak najczęściej trzeba odwiedzać. Nie, to my co raz przychodzimy do ojców, do dziadków, ale przychodzi, to przychodzimy, bo to trzeba i zielsko rośnie i trzeba wypleć. Ja jestem na grobie raz w tygodniu na pewno, bo to jest mąż, 11 lat już, także tak jakby to dziś. Wszystkich Świętych to jednak wciąż wyjątkowy dzień, pełen zadumy i refleksji, zapewniają mieszkańcy. Święto zmarłych, no to dla nas jest wyjątkowy dzień. No. Tak, wyjątkowy, to już chodzimy cały dzień po wszystkich grobach, zapalamy znicze, nawet u dalszych kuzynów, także ja kupuję gdzieś około 30 zniczy. Zanim obejdziemy, to nogi bolą. No jest wyjątkowy. Ale też jest wyjątkowy, no. Syn na okrągło, na grobach. Bierze nawet specjalnie urlop te 2-3 dni, żeby tu być. Dzień Święta Zmarłych jest takim świętem szczególnym, gdzie trzeba nie tylko tych najbliższych, ale i tych dalszych również. I znajomych, i z rodziny. Oczywiście, ten klimat, tą magię taką, że tak się czeka na te święta jak na Boże Narodzenie na przykład, ja tak to porównuję. No tak, tak, większe skupienie, większa powaga, większe jakieś takie rozmyślanie, także to jest trochę inne jak zwykły dzień.